Dobra, lecimy. Siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z GTA 5. Tak, muszę powiedzieć, że poprzedni odcinek był nietypowo krótszy, ponieważ trwał tylko pół godziny, zamiast trwać tak jak wszystkie poprzednie 40. To było spowodowane tym, że pojechałem na tą misję, na którą właśnie jadę. I oczywiście pan Lester, o ile dobrze pamiętam jego ksywę, prosił się do mnie strasznie, żeby się przebrać, to poleciałem się tam przebrać, ale on się dalej sprył, bo chciał jednak garnitur, a nie młodzieżówkę. I trochę to za dużo czasu zajęło, nie chciało mi się wycinać i po prostu wolałem zrobić nowy odcineczek z tym, także jak już wyjaśniłem, to jadę na miejsce. Tak, jeszcze były pytania do poprzedniego odcinka odnośnie mojego laptopa. Jak Wertes nagrywasz na laptopie? Ja mam GTA 4 na konsolę PlayStation 3. Po prostu w laptopie mam podgląd tego, co się dzieje na konsoli. I dlatego ja sobie nagrywam ten podgląd. O to chodzi. Woohoo! Spadamy. No, także nie mam na kompa. Ale wiecie, podgląd nagrywam, dlatego taki tekst wtedy poleciał. Także to sobie wyjaśniliśmy. Już nie ma żadnego problemu. Hej, tak. Dobra. To my pojedźmy do pana Lestera. Tylko muszę się dostać na ten most. Tędy dojadę? Tak, dojadę, okej. Także przeciśnijmy się przez tych łamagów, którzy nie umieją prowadzić samochodów, bo ja tu jestem prawdziwy mistrz kierownicy. Ja wiem, jak się jeździ. I chodźmy na misję. Tak się wysiada. Tak się wysiada. Pamiętajcie, nie inaczej. Tak. Chodź, ty cepie, ja chcę na misję. Niech się tylko spruje o strój. Normalnie mu nakopię. Nakopię mu dupy. No witam, witam. Co masz mi ciekawego do powiedzenia? The Holy Grail, the Union Depository. Now they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Oh, let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier, but I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves Clay an engagement. And we're gonna need a crew. Okay. Some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Spoko. O, dzięki, że mi ktoś przeparkował. Pseudo Audi. Rem, 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 rem. Jedziemy. Okej. 2 kilometry prawie do celu. Bliziutko. FIB buddies? FIB? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. Well, for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. No, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits. Withdraws the same sum every month. Each Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, yeah, yeah. Nie mogłeś mu to powiedzieć tak odstęce, tylko jak prowadzę, to mam. Very impressed. Look, we can talk about this another time.
And take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Logic. Okay, let's get this done. Let's do this. Jak tam okularki? O kurde, wyglądam jak typowy gienek. Okej. Uhu. Uhu. Czekajcie. A tu widzę jakieś kurde przejścia tajne. Co się próbuje, że chciałem ci zdjęcie ładne sklepu zrobić. Sir, thank you. Glasses are live, shoot away. The shots come through. Camera check, alarm check, vents check. Good work. Now speak to the assistant and see if there's anything else we need to know. Siema. Cześć, ekspedientko. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap, thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand? Our rings start at 8, our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the evangelical logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Come back to me. Porozglądam się, a wyszedł ze sklepu. Za drogo wypitalać. So, we good? Almost. I need to get eyes on the roof of the building. See where the ventilation comes out. Co do samochodu? Chodźmy. Drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. Może być taka szybkość? Dobrze. Taka szybkość jest. Po prostu idealna na rozglądanie się. Ale wiecie jak to w grach jest? Nie trzeba się rozglądać! Dobra. To było bardzo nieudolne. Nieudane, nie wiem. Co już się rozejrzałeś? Czekajcie, swoją drogą. Masz na tym... Nieważne. Chciałem spalić gumiacza, ale... Ale coś nie wyszło. Coś ty zrobił. Nie chcę patrzeć na twoją twarz. Ło, ale jesteś od środka. Dziurawy. Tylko mnie myślę, że się zbugowałem, bo... Bo konsolę wyłączę. Czemu mi się to zawsze zdarza? Na skradaniu? Czemu mi się to zawsze zdarza? Nie mam granatu. Fuck. O! Jest! Tyle wygrać, dobra. Serio już się bałem, że coś sfapcze źle. Tylko na pewno tędy miałem iść. Pewnie tutaj od środka. Ja sobie kurde wszedłem tam i się zbugowałem. Jak ja lubię te błędy w grach. Nie no.
Chyba jednak nie tutaj. Och. Albo po prostu warto wejść schodami. Tak. Czemu ja zawsze myślę na odwrót? Za dużo Tomb Raiderów, Indiana Jonesów. Nie, Indiana Jones League nie grałem. Za dużo Tomb Raiderów, Unchartedów i tych innych duperelek. Ach, Jesus. To jest GTA. Wszędzie znajdziesz logiczną drogę. Jeżeli takiej nie ma, to ci taką narzucą. Co ten Werte za łukę? Znajdź wysoko położony punkt i zrób kilka zdjęć. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? Geotagging tells me those vents are directly above the store. No pe. Unit above the jewel store. It's the walled-in one, so climb up and get a shot of it. Dziękuję. I pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Gdzie? Jezus, co się będę pitolił? O! Headshot! Tu jest moja krew, kurde, już mnie wykryją, jak obrobimy dachem. Fuck me. Ach, rozumiem. Drabina zawsze spoko. Bij, bij. Gdzie to jest wejście tam? Bo tutaj widzę koleczatki. A, okej. Okay. Jakie to logiczne. Hoppa. Kolejny placek. Za dużo Assassin's Creed. A nie, mogę jednak skoczyć. Tylko czy chcę? Złaź drabinką. Józek! Co ty robisz? La 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 la. Wuhu! A, byś nie przeskoczył, jakby była dziura. I co ja bym zrobił? Nie prój się! Ja tu staram się zejść. Drabiną. Asasynia to bym sobie skoczył z dachu. Do sianka. I po problemie. Spoko. Gdzie to zejście tutaj? La. Kot, co tam hałasujesz z tyłu? Kot przejmuje odcinek. O! Tak zaparkowałem i nic się nie pruł? Cała ulica zamknięta. O, kondycher biłem. Spoko. Kolejna podróż na ulicy i BUM! Jak jeździsz, pacanie? Jedź dymy korwet to czymś podobnym. Rimmenshine'em pewnie. O fuck, nie zmieszczę się, nie zmieszczę się. A dało jakoś radę. Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass in the cabinets was bulletproof, means you could smash them easy enough, but stones would be in the safe at night. So, we go in when it's open then. Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Tu mam czerwoną falę wszędzie świateł. Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester.
You know what they say, it's your funeral. One of them at least. I co robimy, skok? Here are the photo. My workers have their uses. Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. But making decisions, that is your domain, my friend. Here. Spoko. Po polsku! Po polsku to jest! There's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Ach. Na głośnym będzie po prostu trudno nam uciec, a na mądrym będzie ciekawiej. W sumie ciekawiej to by było na zadymkę, ale weź później policji ucieknij, nie? Z całymi tymi rzeczami. Dobra, palne mądre. Wszyscy pewnie na YouTubie głośno będą brali. Okay. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Będzie chciał większą działkę. Eddie. Ale Eddie jest lepszy, bo ten to jakiś kurde, nie wiem. Kurde, nie wiem jak go nazwać, czekajcie, jak, co ja chciałem? A, instruktor jazdy, nie? Dobra. Eddie Toe. Now you can count on him to get you out of a spot. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. To pytaj go bierzemy. Ah, Norm. Came across as a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but... This is the person who will determine how long you get inside. This guy, Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Lepsza będzie babka, trochę mało hajsu będzie, ale spoko. Good. Feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. That look good to you? Are you sure? W sumie wiecie co? Jak mamy to zrobić po cichu, to przydałoby się z... Po co nam dobry kierowca, skoro po cichu to będziemy robili? Chyba, że... Dobra, dobra. Great. Niech będzie. I'll do some research on a pest control van and the knockout gas and I'll be in touch. Yes, good, good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more? You're a dead man, Michael. I'll call you. Spoko. Uwaga. No tak, chcę nadpisać. Co się prujesz, kurde?
No, wczytaj mi to. Come on. Co teraz? Co teraz? Co teraz? Nie mam żadnych misji. Mam tylko te dwa znaki zapytania. Serio? Serio? Nikt nie zadzwoni do mnie. O, jest. Hey, what's up? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, I'm getting a crew together for What the fuck ja zrobił? Och, man. Dzwoń do niego. Franklin, hey kid. So, you want to keep an old man company? Hey, can you call me another time? We was just speaking. No worries, man. I'll see you soon. Chciałem skoczyć na samochód, kliknąłem kółeczko, takie coś zrobi się. I rozłączy mi rozmowę. No i dobra, jesteśmy w pupce? Dupce? Co, już nie zadzwonisz do niego? No nic, zmieniamy postać. Bo tu nic do roboty nie ma. Ach, co ten Werther z failami lubi zarąbać czasem. Taka moja gra. Bez fajdu się nie obejdzie. Co tam robiłeś? A, widzę, że się przebrałeś i coś ćpałeś. Spoko. Też nie masz żadnych misji normalnych? Dobra. Skoro tak się bawimy, to idziemy na poboczne. O, cześć mój zdradliwy motorze. Pa. Ok, jak ty popatrz na coś mają mi załatwić, to logik. Dobra, nuta zawsze spoko. Yo. Trąbię. Ludzie, którym się koło? Bo ostatnio chciałem podnieść koło, to spadłem z motoru, rzuciłem po ciebie granat i umarłem. O tym się strzela. O tym się cofa. O tym się hamuje. O tym się broń zmienia. O tym też się hamuje. A kółkiem się zmienia kamerę. Ha. Dziwne. Dobra. Nie ma co się zastanawiać, jedziemy do naszej dziwnej misji. Słuchając zacnej nutki z prawami autorskimi. Jej, to lubię. No, jesteśmy prawie u celu. Tak chciałem. Dawaj, Rysiu. Tak też chciałem. To było zamierzone. To też było zamierzone. Jak najbardziej. Myślałem, że to mnie szukają, okej. Spoko. Na luzie. Gońcie się tam. Witam. Co ty zrobiłeś? Hey, whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's all right. What the fuck you talking about? Oh, hey, look, I saw Quarterback Blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like, I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup!
Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. But why do you care, man? Well, yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck magic! No, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh, shit! Oh, my God, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Man, look. She's a fucking megastar! No, leave me out your shit, man. Oh, no, we can make both fucks here, man. We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man. In the money, bro, come on! Come on, man! Come what on! What the fuck is wrong with me? Spoko, wsiadaj. You drive, I'll get the shot. Go! Get us right up alongside that limo! Come on, closer! Hey, here! You bitch! You're an angel! No, dawaj. Get in there, I got nothing here! Give me something, anything! Oh, stop pretending to cry! I don't believe it! She slammed my speedball! Dawaj, rób to zdjęcie, chamie! Masz to zdjęcie. Man, they don't call her the silicone slatter for nothing. She looks like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her. Oh, man, no wonder this whole town's in third. Lepitol, rób to zdjęcie. Not that close. You don't look a day over 45. Och, man. Okay, let's go again. We need the money shot. Spoko. Tylko ten z tą limuzyną coś... What the fuck, nawalił się, zobaczcie. Pijany. Och. Mamy konkurencję. Zestrzelimy go. Nie mogę dogonić. Spoko. Tylko muszę jakoś dogonić. Stay on that bastard. No trzymam się, staram się. Fuck you, Beverly. Get along, son. Oh yeah, I downloaded your pictures to the fucking road, Madison. Now grow up and get a boy's name. Okay, buddy, let's get out of here. I'm already late for another stakeout. Co za misja? Paparazzi wszędzie. Spoko, zjęliśmy go, jest ładnie, będziemy mieli fotki, dawaj hajs. There's a small parking lot by the Cafe Redemption Courtyard in Morningwood. Drop me there. A mi dam wjazd jakiś, a tutaj dobra. Look after my people. Look after your people. Hello? Siadaj. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dog. All right, homie, it's been an education. O, fajny kask. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or is she getting banged out by some second-rate director? They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Dziękuję. No, zapisuj mi tę grę. I co teraz? Nic nie ma, żadnej misji, zero. Zero misji. Ups. Wow, nie to chciałem. Kurczę, jak tu spalić ślacza? Nie da się. Dobra.
Chodź tutaj. Chodź tu do mnie. I dawaj mi tą misję. O, basenik. You're not an FIB agent. You don't get to know where I am all day. Jesus. You are really pathetic, Michael. Pathetic. Yep. Może i tak, ale to ty go zdradzałaś. Będę do... Boom. Bóg z Dark Extermination. Wreszcie jakaś misja. Kurde, samochód mi zarąbali, będę musiał samochody tu zwieść. A póki co, idę ostatnią brykę przewalić. Open up. Open up, motherfucker! Idziemy na... Czemu pomyślałem o innym słowie niż tym, którym chciałem powiedzieć? What the fuck is wrong with me? Tego nie dokończę, dobra. My się tu nie zastanawiamy, tylko walimy w dwa samochody, przejeżdżamy przez listę albo śmietnik, tak to był śmietnik. Jesteśmy już gotowi podjechać do naszego celu. Aha. Tak się przeciska. Coś daleko to jest. Bom! Cockfucker. Niestety tędy nie dojedziemy, musimy skręcić. Straciliśmy maskę. Będziemy mieli lepsze chłodzenie silnika. Widzicie, a zawsze są jakieś plusy. Czyli różne wydarzenia co dzień mają miejsce, Sandra. Te wydarzenia możesz... Co tu się dzieje? A, hajs! Taki bajer, ale nie, ja jadę na akcję. Przeskocz to! Ech. Stanowczo to nie San Andreas. Czy ja kogoś przejechałem? Nie, zdawało mi się. Na pewno mi się zdawało. Ja to wiem. Także jadę na miejsce. Alalau. Co te chodniki się prują? Oj. Wyczuwam problem. Fak, koło mam scentrowane. Idę stąd. Nie to. Mapka. Jak daleko to jest? Jestem tutaj. Really? Co mi się znacznie robi tutaj? Czym by tu podjechać? O! Smartem. Chyba, że... Ten jest wolny. Dobra. Biorę ten. Nie. No. O, tym. Tak, komuś wybiłem szybę. Ale niech się cieszy, że ma dalej samochód. Bo mogłem zabrać. Wtedy by nie było fajnie. Jak chodzisz? O, shit, policja mnie goni. Oh shit, sorry. Dobre. Zaraz zgubiłem pościg. Ale sami wszedł pod kółka. Ja musiałem tym chodnikiem pojechać. Specjalnie nie jechałem szybko. On mi się wciął. Jak on mógł? Hehe. No, jedziesz.
Kurde. Co to jest? Przechwyć, ukradnij furgon albo wysadź go, żeby mieć gaz. Spoko. Wow! Jadę za radiolką. Fak, ona zawraca. Zmieniamy drogę GPS. Musisz uznać to, że mnie policja goni. O, już mnie nie gonią. Spoko. To jedziemy. Hej. Spoko loko. Na mościk. I do celu. To teraz prawa. Jakie dziwne drogi. Tutaj, okej, okay, all the right. Kto wymyślił tą trasę? GPS. Czemu prowadzić mnie najgorszą uliczką? Ukradnij i postaw furgonetkę Rockstars. Żeby nie było. Mam ich pobić czy co? Co jest? No chodź. Yeah, I got a class A bug problem. Long overdue. Our booking office is in the city. I'm afraid I can't help you here. Zobacz, jestem cały w krwi. Ty serio myślisz inaczej? You can't be here. It's too dangerous. Dlaczemu? Dlaczemu? Dlaczego? You can't be here, sir. Toxic substances. No i co mi zrobisz? Wiem, że miło prosisz, czy coś. Serio chcecie się bić? Fuck, ty głupi. Tak myślałem, tak myślałem. Siadaj. Musiałeś we mnie strzelać. Och. Mam w takim furgonie ich zgubić. Powodzenia. Serio, serio powodzenia życzę sobie. Vertes, uda ci się. Jak ci się uda, to nic się nie stało. Będziesz złomem. Mam nadzieję, że trafię na pociąg. Wybuchli. Jak oni wybuchli tam, jak za mną jechali? Podjadę bardziej tutaj na środek. Żeby nie mieli pola do popisu i sobie poczekam. Tralalalala, trololo. Co, ziomek, jedziesz tam i mnie nie widzisz? Wow! The fuck? Jak mi wjechał w dupę, aż mi się ten, chłopci. Spoko. Utrzymam ci towarzystwa tutaj. Dajcie mi po drodze coś do naprawy? Bo tym to, kurde... Na hardcora w sumie jadę. Ale myślę, że się uda. Wyklepię się go spokojnie. Będzie wszystko dobrze. Po prostu tak to jest, jak się ukradnie furgon. O nie, 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 nie na tory. Okej, nie ma go.
No nie chciałbym drugi raz dostać. Bo za drugim razem już by nam się coś stało. A my nie chcemy, żeby nam się coś stało. Wtedy nam zostanie tylko jedna osoba do grania. Ja gdzieś, jeszcze 400 metrów. Spoko, obok jest spray, ale nie chcę mi się do spraya jechać. Tędy zajedziemy. Co, masz tu garaż jakiś? No proszę, jaki elegancki. Ukończono, jej! Spoko. Kontynuuj. Hopa! I hopa! I znowu hopa. Łączenie. Przyjdę coś obok niego. Hey Lester! We got a pest control van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. Gazik. Dobra, wiem, że już jest ponad pół godziny. Tak sporo. Nie sporo. Nie wiem, 30 minut powinno być. Więc zrobimy sobie ostatnią misyjkę i tutaj stoi jakiś wózek. Biegnij. Kondychę rób. Co się prujesz? Co się prujesz? No idź, raz, raz. No. Nie ma śledzenia. O, tu lepszy wózek stał, ale... Nie ma co marnować czasu na głupoty. Będziemy się tutaj skręcić na autostradę lepszą. O, tutaj, o. Siema, taksówka. Jest muzyka, jest impreza. Come on. Drogę. O, to już tutaj. O, proszę. A, ukradnij furgonetkę. Jak to zrobić? Ostrzelaj drzwi albo zniszcz furgonetkę, aby dobrać się do jej wartości. Zawartości. Dobra, masz po kole, masz po kole. Jak ją okraść? Serio pytam. Fuck. Wow. Wow. To oberwałem. Powtórz. Od którego momentu mam powtórzyć? Spoko. Zajedziemy mu drogę ładnie mówiąc. Pytanie, jak daleko jest od nas? Gdzie on jest? Ech. Tak to jest w GTA. Widzisz go na mapie, ale on będzie stał, dopóki nie podjedziesz. Nie zbliża się powoli, dobra. Elegancko. Widzę go nawet. Tak? Który to? Dobra. Wysiadaj, skór czy byku. Skup glinę, spoko. Póki co mnie nie widzą. No zgupię, zgupię, zgupię! Come on!
Komandę z... Paga życia i fapania. O, przede mną się pojawiły. Nie! Dołem jedzie, dołem jedzie. Wykrył mnie czy nie? I don't care. Po prostu się stąd zawinę. Wjedziesz tam, furgon. Masz tyle koni mechanicznych, więc dasz radę. Przecież to jest zwykła ulica, furgon. What the fuck? On współpracuje z psami. Skurwieliaki. A było tak pięknie. Dobra, łagodnie, GTFO. Cocksuckers. Co jak minie? Jeżdżę po górach. Serio, przestańcie mnie szukać. Ja sobie tutaj spokojnie stanę. Albo pojeżdżę dalej. Jest. Dobra, stąd nie chcemy zjechać, prawda? Pojedziemy tędy. Tylko proszę cię, furgony, nie wyląduj na dachu. Patrzcie, widoczek piękny. Na Los Santos. Dobra, łagodnie zjedźmy tędy. I elegancko, haha! Tyle wygrać. Mam nadzieję, że nie walę się w tamten zakręt znowu taki jeden. Zły. A dobrze rozkminiłem z tym strzałem w szybę. W gościa. Lepsze to niż wiecie, ostrzeliwanie wtedy. Właśnie w myk zebrały gliny i dupka, a tak uciekłem. Dajesz furgon. Jak miło sobie tak po prostu w nocy pojechać z zawiniętą furgonetką z tym, co potrzebne nam na napad. Dajesz w dół. Wee. Ciekawe, ile hajsu zgarnę z tamtego miejsca. Mam ile? Procent do podzielenia. O, 21 chyba. Z tego co pamiętam. Ale spaczy. Zawsze mam większą sumkę. A nie wiecie, pół na pół. Pere, 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 jadę, jadę. Lesta. Ty! Obił mi furgona. Będzie trzeba pomalować. Fuck! A było tak pięknie. Tak ładnie po górach jeździłem, to nie musiał mi wlecieć. Mnie pacnąć, kurde. No nic, trudno się mówi. Lester Murzynek pomaluje. Hello! I dziękuję. Hey, what's up, Lester? I got the good night guess. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. I pyk, ukończono się pojawi. No dawaj, dajesz. Szybko, save'uj mi tu grę. A on już przygotował dzień na ten skok.